Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki, no i cóż, w Hogwarcie. I tak... Były tutaj dosyć ciekawe akcje, jacyś uczniowie zostali przegonieni z sklepu Zonka. Tam Zonka, nie jestem pewien. Ale tak, no ogólnie tak. Zostali przegonieni, a my jesteśmy właśnie w Hogsmeade, kontynuujemy naszą przygodę z Hogwarts Legacy. Idziemy do sklepu z eliksirami z dwóch powodów. Pierwszy, mam tu jakiegoś poboczniaka, którego można przy okazji zrobić. A drugi, chcę kupić eliksiry, żeby tylko szybko zaliczyć się wyzwań testów na nich. Żeby dostać nowe zaklęcie od profesora Sharpa. Cno. Po prostu pogadajmy i zobaczmy, co z tego wyniknie. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery. Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. No dobra. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioner in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Okej, dobrze. What can I do for you today? Zanim jednak też to... Zobacz, ile kosztują te... 1500. Nie będę ukrywał, trochę kosztowne. Nie będę w stanie chyba nawet za moje stare ubrania tutaj z tego co widzę pokryć kosztów ich wszystkich. No niestety. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że może po tym zadaniu, albo jakimś innym jeszcze. Da się właśnie to załatwić. Jeśli nie, to trudno. Ja przez przypadek rzuciłem gdzieś kapustę. To bardzo możliwe. Dobra, ale na razie się tym przejmujmy, zobaczmy, dokąd konkretnie musimy to dostarczyć. Jeszcze dalej niż byliśmy do tej pory. Okej. W takim wypadku teleportnę się najbliżej jak mogę. A potem posuniemy na miotle. Ten ostatni kawałek. I tak, nie wiem, czy jest coś więcej dodania w tej kwestii, poza tym, że no. Dobra, ale ja chciałem na miotłę. Od razu lepiej. Trzy eliksir niewidzialności, ale ja dostałem 4. Ja czegoś nie rozumiem. Błąd w opisie, czy błąd w ilości dostarczanych eliksirów? Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. I Revelio na miotle, co ciekawe, odsłania dużo więcej niż Revelio na ziemi. Tak czy inaczej, nie będziemy się bawić w przeszukiwanie tego wszystkiego. Co to, nie? Po prostu szybko na miotle dolecimy gdzie trzeba, dostarczymy zamówienia, a potem co dalej to się pomyśli. Przy czym i tak będę rzucał Revelio, żeby zobaczyć, jak dużo rzeczy tutaj jest ogólnie. Podnoszenie, pozbieranie. Jak zapominam ciągle o tym, że jestem teraz w trybie tego szybkiego lotu. Więc tak. Okej. Chowamy miotłę, no i... jesteśmy. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Nie wiem, czy jest sens ją pytać, chociaż dobra, czemu nie? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Nie rozumiem.
Chcę zadowolić swoich klientów, więc kupuję eliksir wątpliwej jakości. Trochę dziwne, ale okej. I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Dobrze. Simple enough. I'll do it. I should think so. Okej, czy dlatego dała więcej? Znaczy dał więcej nie dała. Okej. Proszę. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Dobrze, nie będę pytał o klientów, nie ma co. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Okay. What do you have for sale? Zobaczmy wszystko z właśnie, czy nie ma też już ostatniej rzeczy, której potrzebujemy. O... Niestety nie, nie ma niczego, czego potrzebujemy, więc... Thank you for stopping in. I appreciate it. Po prostu... Odpuśćmy sobie wszelkie na razie jakieś takie wielkie zwiedzania czy wykupywania niepotrzebnych nam rzeczy. I tak brakuje jeszcze kilkaset na to, żeby móc kupić eliksir ten gazowy do przetestowania, zanim będziemy mieli możliwość właśnie nauczenia się nowego zaklęcia. Jeśli mylę, będzie to zaklęcie przecinające, na którym mi zależało ze względów estetycznych, nie tyle co skuteczności bojowej. A to do innych rzeczy też pewnie się przyda. No i dobra. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nie było łatwo, nie było żadnych problemów. Ja będę z nim szczery. I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Zatrzymać dodatkową zapłatę? Nie, nie będę żądał dodatkowych pieniędzy. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Okej, teraz ile dostanę? Też może dostałem, bo nie dostałem. Albo to się jeszcze nie wzięło pod uwagę, albo nic nie dostał. Teraz dopiero dostanę tą 300. Okej, dobra. Gdyby nie to, że gra ma takie opóźnienia w swoich realizacjach, to już bym mógł... No, już nie musiałbym wracać. A tak to muszę jeszcze szybko wrócić. Jeden napar gazowy. To przetestujemy na jakimś obozie, który sobie szybko znajdziemy. A póki co zostajemy na LXC, że nie widziałem jeszcze przez przypadek tego jeszcze nie zużyć. I tak... No ta kwestia już jest załatwiona. W takim wypadku mapa świata i czy jest w pobliżu coś oznaczone? Samo w sobie nie. Ale jest chyba główka Merlina jakaś. Czemu nie? Jeśli znajdziemy jakichś wrogów, to sobie skorzystam, jeśli nie, to przynajmniej migłówkę rozwiążemy. Bo nie ma co oszukiwać siebie, no i innych. Musimy te dwa migłówki robić. Inaczej ekwipunek by nam się za często zapychał, nawet jeśli mam właśnie możliwość sprzedawania. A, i właśnie, jeszcze jedna rzecz. Teraz tutaj mamy taką opcję. Pękłem tego balona. Tak jak chciałem wcześniej, więc... Zresztą muszę zobaczyć, czy są za to jakieś... nagrody, albo niespodzianki. Wątpię, ale no. Widzicie, zawsze warto sprawdzić, niż potem żałować, że się nie sprawdziło. Pokażę, tak, to już jest zagadka Merlina kolejna. Więc też się nią zajmiemy. Ale zanim to, jak mówię, no, chcę popękać trochę balonów. A jednak jest to. Coś więcej niż tylko zabawa. Okej.
Okej. Oczywiście, że to zrobię. A póki co tak, rozsypujemy liście. Aktywujemy zagadkę i... Co to jest? Okej. Jakiś kamień po prostu. Nie, Akio. Akio coś tam niby robi, ale... O. Chyba nie do końca rozumiem, o co tu chodzi. No, tak, jeśli mówić szczerze, nie rozumiem, o co z tym chodzi. Dziwne, co to jest. No cóż, bardzo możliwe, że znaleźliśmy coś, czego znowu nie jesteśmy w stanie ruszyć, bo jak się okazuje, często takie rzeczy są. I w postaci w żaden sposób o nich nie wspomni, że jeszcze nie jest w stanie tego ogarnąć, nie? Po prostu będzie się męczyć i tyle. Chyba, że depulsa jest tym, czego potrzebujemy. Może nie będę podmienił. Nie. Wygląda na to, że tak czy siak tego nie ogarnę, więc... Szybko na miotłę. Who lived here, I wonder? Hogwarts, I didn't always like a polite battle. Mamy tutaj jakichś dwóch przeciwników. Zobaczymy, kto to. Niedostępne zlądowanie, serio. Okej. Okej, czy mam tutaj tropiciela kłusowników. Oraz do tego jeszcze tropiciela kłusowników. Dwa razy to samo. Dobra. Wyzwanie będzie ciekawe. Gorzej, że nie wiem, czy jestem w stanie to zrealizować. W obecnym ustawieniu. Jedne, co mogę robić, to tutaj ewentualnie pobawić się w Protego. Okej. Dobra. Dobra, niestety. Nie zrobimy wyzwania tym razem. Ale tak, przynajmniej ich pokonaliśmy tak ogólnie. Okej. To co w sumie jest smutne w tym wszystkim, to to, że nawet nie udałoby mi się tutaj chyba zaliczyć tego wyzwania z tym całym gazem, czy to co tam było. Więc no, trochę szkoda, ale dobra. Pierna obrońcy smuczej skóry zdobyta, a potem będzie strój obrońcy. Dobra, tutaj co jest? Jeszcze miotła nocna tancerka. Niestety nie mamy. Załamuj główki Merlina, nie mogę odebrać jeszcze nagrody. I za tajemnicę Hogwartu też nie mogę odebrać nagrody. Dobra. W takim wypadku chyba najszybciej, najlepiej będzie, jeśli się właśnie skupię teraz na odnalezieniu jakiejś większej grupki. Nawet nie wiem, czy muszą to być ludzie, czy zwierzęta też, a ogólnie jakieś właśnie grupki. I jak ją odnajdę tylko i wyłącznie. O, dobra, jest jakiś symbol chyba potencjalnie, wskazując legowisko. Ale tak, to polecimy tam szybko, ogarniemy co trzeba. A nie, dobra, to jest sklep, tak, to jest Hogwarts. Nie jestem w stanie wyskać bariery antylotowe. Trochę dziwne się to może wydawać, ale niech to będzie. Dobra. No to ten, ja sobie poszukam właśnie jakiegoś obozu, na którym będziemy mogli łatwo przetestować tą bombę gazową. Chyba, że tutaj są coś wrogowie, to może się nadadzą. A, dwa wilki. Okej. Nie wiem, czy jestem najlepszym celem i czym to zaliczy, jeśli mi to się trochę wkurza, ale no, można spróbować. Uwaga. Dwa wilki. Dobra, zaliczymy na szczęście. Eliksir ciekawy, chociaż nie ukrywam, gdybym nie miał na niego zlecenia, to pewnie bym go nawet nie użył. Tak więc no. Po prostu zadanie wykonane szybciej nawet niż myślałem, że to będzie wykonane. Jest tak, klasa eliksirów teraz. A z klasy eliksirów, natomiast udamy się na zajęcie eliksirów.
Takie trochę maślane, jestem tego świadom, no ale trudno się mówi. Pracownia, sala główna, klasa eliksirów, tak. No tak, dostaniemy tam właśnie nowe zaklęcie, będziemy mogli się nim bawić. A potem nie wiem, czy do wątku głównego z Sebastianem, czy zajmiemy się czymś jeszcze inniejszym. Nie wiem, dużo jest tutaj opcji. Fajnie by było tylko, gdyby ten eliksir się już skończył. W szczególności, że powinien według ikonki. I kończy się? Serio? Okropne. Ale dobra. Czy jest akurat dzień? Może nie tyle co dzień, ale możemy z nim już porozmawiać. Tak, skończyłem, nie musi pan pytać. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Może wszystko poszło w mincie. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Okay. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Okay. Defindo może być niebezpieczny, że się nie dbał, no nie dziwię się. W sumie tak samo jak Incendio. Pewne inne zaklęcia, ale... Niech tak będzie. Uwaga, no i oczywiście zaliczone, zaklęcie mamy. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake and that of everyone else. Oczywiście. Nie ufają mi. Kwestia już sobie zaklęć poza klasą. No dobra, nie dziwię się szczerze, ale tak. To było w podstawowych, czy w jakichś innych? Chyba w innych. Nie, to nie było w Czarnej Magii. W którym miejscu? W zaklęciach? Tak. Wezmę to od razu. Czemu by nie? I uwaga. Długie ma odnowienie, ale nie ma co się dziwić. Pewnie jest to jedno z potężniejszych zaklęć ogólnie, z tych takich dostępnych legalnych. I tak, pewnie będę musiał też korzystać częściej z eliksirów skupienia, ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o samo w sobie działanie. A teraz tak, jak już sobie poćwiczyliśmy Defindo. Świetny efekt wizualny, uwielbiam, jak już powtarzam się. Zanim zaczniemy robić kolejne zadania czy coś, to wrócę na szybko do pokoju życzeń, bo mogę szczerze przyznać nawet, że zapomniałem go trochę przygotować. Więc tak, pokoik tak jak ostatnio go zostawiliśmy. I niby wszystko w porządku, ale zapomniałem o najważniejszym, nie posadziłem właśnie żadnej rośliny. Nie mogę posadzić kapusty, figi, ślazu ani tentakuli. Mogę natomiast dyptam, malwę, mandragory i rdest ptasi. No to mandragory w takim też wypadku. I tak, za 10 minut będą mandragory. Jeśli byłbym w stanie tutaj może dorzucić jeszcze więcej do nic, co byłoby fajne, to będzie trochę łatwiej. Natomiast się nie uda, bo nadal nie możemy więcej, co jest jak najbardziej zrozumiałe, to jakoś to przeżyjemy. I... Mogę mieć 7. Nie mamy żadnych innych do nic niż małe. Na razie chyba po prostu podostawiam więcej stołów. Mieć ich chociaż trochę. Nie wiem, tak... Powiedzmy, że właśnie ze 3-4 powinny wystarczyć na początek. Czasem tutaj zrobię lepiej wszystko, oczywiście, na razie. Mandragory 2 niech będą, bo mogą się przydać do jakichś tam achievementów i innych tego typu rzeczy. I ostatni niech będzie rdest ptasi. Później tutaj się ewentualnie wymieni ten rdest ptasi na coś innego.
Tak, to się będzie tutaj robić w tym czasie jeszcze tu. Jeśli mam składniki, to może bym zarzucił w sumie skupienie. Głównie dlatego, że jak mówiłem, może być potrzebny, żeby efektywnie i efektownie korzystać z wszystkich rzeczy. I tak, tutaj będzie się to wszystko gotować, a ja w tym czasie mogę pomyśleć o tym, jakie inne mamy misje do zrobienia. Oczywiście można poszukać pozostałych kluczy. No szczerze, nie byłoby raczej aż takie trudne, więc... Czemu by nie mogę poświęcić ten odcinek właśnie poszukiwaniu tych kluczy? Nie wiem, czy będą zaznaczone, czy nie. Jeśli tak, no to okej. Jeśli nie, to... Potencjalnie będę musiał trochę bardziej się postarać. Ale dobra, nie są pozaznaczone, więc... A cóż... Ciężko będzie chyba wszystkie znaleźć bez żadnego wsparcia. Tak czy inaczej, na razie idźmy do pokoju wspólnego Hufflepuffu. Może tutaj gdzieś coś będzie można zrobić z tymi monetami. Innego niż tylko je odłożyć. Czytajcie, po prostu dostać jakieś w końcu nagrodę za to. A jeśli się nie dam, to trudno się mówi. Ale dobra, odkładam te całe żetony domów. No, ale niestety widzę, z tego co widzę, to nic więcej tu nie osiągnę. No, mamy tego trochę, ale tak. Więcej już nie ma, niestety. Tak więc, no... Możemy po prostu iść. I w sumie jak jeszcze tu właśnie jestem i tak będę o tym opowiadał, o różnych takich rzeczach, których się dowiedziałem, które zrobiłem, czy które planuję, to bardzo istotne jest to, żebym wspomniał o jednej rzeczy. Jak zapewne wspominacie, tam możecie kojarzyć, wspominałem już o... Mogę do kuchni wejść? Okej, okay, a to fajne. Ale tak, wracając. Co to chciałem, no. Wspominałem o pewnych statuetkach, które teoretycznie można będzie... Że mówiłem, że będzie można ruszać i podobne. A więc... Tak. Myślałem, czy gra to jakoś kiedyś wytłumaczy, czy coś. To jednak sam musiałbym się domyśleć. I... Jakby to najłatwiej wytłumaczyć? Nie chcę spoilować czego, ale... Okazuje się, nawet jeśli teraz bym musiał próbować się tym zająć, to... No nie mogę. Więc... Okej, widzę tego zwoja. Więc tak, nic nie straciłem na szczęście. Naprawdę ominęłem go. Jak gram. No ale tak, więc wiedzcie, że wcześniej czy później się tego dowiemy, ale to jeszcze daleko, daleko przed tym. Ale okej, kuchenne stoły. Gdy skrzety domowe Hogwartu mieszczają na tych stołach przygotowane jedzenie, jest ono magicznie przenoszone do wielkiej sali. Nawet tam stoł właśnie tak, teraz bezpośrednio nad kuchnią. No, to już się zapamiętałem, ale no wiadomo o co chodzi. U, zepsułem talerze. Żeby to oznaczało, że muszę... No, jak tak można być... Daj mi reparo, a nie mogę naprawić nawet stłuczonych talerzy. Za to widzę, że jest jeszcze coś tutaj takiego ważnego. Nie mówiąc, kwatery z skrzatów domowych. Zawsze praktyczne i kreatywne skrzaty domowe z Hogwartu stworzyły dla siebie przytulny dom, przypominający wioskę. Wśród beczek w kuchniach Hogwartu. Oczywiście nie można zakładać, że wiemy, jak ich mieszkanie wyglądają w środku, ponieważ skrzaty domowe dysponują własną, niezwykłą magią. Będzie dobrze. Tutaj. Uszlaszar. Identyfikowany przedmiot na ręce. Oczywiście. Muszą teraz mówić, wszędzie nie zidentyfikowane rzeczy. Jak będzie tego więcej, to wtedy się pójdzie ewentualnie to identyfikować, ale na razie. No, odwiedziliśmy kuchnię. Jeszcze to na pewno nie jeden raz będziemy zaglądać. Głównie dlatego, że była tutaj zamknięta rzecz, więc no. A teraz tak, idziemy dalej. Jeśli kogoś zastanawia, czemu idę na piechotę, to jest to głównie związane z tym, że nadal liczę na to, że może właśnie odkryjemy jakieś te brakujące strony Revelio, bo chciałbym po prostu mieć to już za sobą. Nie, żeby to była jakaś wielka, istotna rzecz. Ale dobra. Może wiesz, tam niżej gdzieś będzie jakieś Revelio, które muszę rzucić jeszcze porządniej. Tak więc no. Po prostu idźmy dalej. A nie, tu jest do góry. Ja chcę niżej zejść. Wyżej nie mam po co, bo wyżej już byłem. I tak, no dzwoni coś.
Miejmy nadzieję tylko, że to dzwoni tak, że będę mógł to znaleźć gdzieś. Ojej. Cokolwiek to dzwoniło, chyba to już przegapiłem niestety, więc... Zobaczmy, co się kryje w tym miejscu, bo wydaje mi się, że to są jakieś sekwencje, w których mnie nie było. Ale dobra. Jak już tą sekwencję zbadamy, to potem się ewentualnie wróci. No dobra. Wszystko to tutaj wygląda w sumie, jakby to były lochy. I tak, tam widzę te wszystkie symbole, czy w sumie jakie symbole? Statuły. I tym podobne, więc tam pewnie Revelio pokaże dużo. I też, o, co ciekawe. Tylko gdzie ona jest? Tak w sumie. A nie wiem. Tak czy inaczej, weźmy tutaj zamiast Levioso Lumosa. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. O, jakiś mroczny korytarz z wieloma lampami. Czy to było wcześniej, czy to dopiero było później? O, nie, gdzieś tutaj to musi być. Jestem pewien, że ta ma być gdzieś tutaj. Bo to wygląda idealnie, jak to miejsce. Widzę zaś, no nie widzę nigdzie, żeby ona miała być. No cóż. Może jednak to było gdzie indziej. Bardziej otwartej przestrzeni. Może tu gdzieś jest. Zresztą ciężko stwierdzić, że większość tych korytarzy wygląda identycznie. Ale dobra, mamy ją. Mamy. Świetnie. Świetnie, gwiezdny kluczu. Brawo. Udało ci się coś porządnie zrobić, a nie tylko je łapujesz tak jak zazwyczaj. I okej. Kartka taka bezopisowa, jak ja ją nazywam. 14 z 50 i teraz co my tu mamy? Łazienka. Okej. Okay. Której chyba nic nie będzie dzwonić, ale i tak lepiej powiedzmy, że sprawdzić, czy nie ma tu jakichś dziwnych interakcji, które mogą coś nam dać. Dobra, nie, no chyba niczego tu nie ma takiego, więc... No, łazienka już zbadana. Okej, okay, to są po prostu łazienka damska, męska i tyle? Nie, jest jeszcze tutaj kartka tym razem, więc okej. Okay. Walka Slytherina. Na jednym z miedzianych kranów tej pozornie zwykłej walki w toalecie dla dziewcząt wydrapany jest mały wąż. Nikt jeszcze nie ustalił, co on oznacza. Okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest ta łazienka. No dobra. Ja już wiem, co tu za łazienka będzie, ogólnie mówiąc. Ale jeśli nikt nie oznaczył... nie oznaczył. I odkrył, co oznacza, to sugeruje, że ta akcja dzieje się dużo, dużo, dużo. A ponownie dużo, dużo, ale chociaż chwilę przed Henrykiem Garncarzem. Bo za czasów Henryka Garncarza już to było wyjaśnione, co się tam dzieje. Teraz tak, można iść tu wyżej, albo iść tutaj gdzieś tam inaczej, być równie nisko. Ja proponuję być jak najniżej cały czas i no, nie wchodzić na wyższe. Okej, tylko co ja mam zrobić, by tam wejść? Bo tam widzę zepsute rzeczy, ja chcę tam iść. A mi gra nie pozwala. Tutaj też nie wejdę, a tutaj co mamy? Też nie wejdę. Jak ja lubię takie sytuacje? Myślę, nie żeby to był jakiś wielki problem. Gorzej tylko, że tutaj wszystko dzwoni na Revelio i tym podobne, a nie mogę nic zrobić. Ale dobra, może naprawdę najlepszym pomysłem na przetrwanie tutaj z tym wszystkim to jest, jakby ten swój określić się, póki co ignorować większość tego typu rzeczy i po prostu lecieć. No póki nie zdobędę wszystkich zaklęć. Chociaż nie będę ukrył, to nie jest w moim stylu. Ja wolę właśnie biegać tak po Hogwarcie. Pseudo bez celu. Żeby tylko sobie móc właśnie znajdować te znajdźki. Ale dzisiaj właśnie taki odcinek chyba zrobię do końca już spokojniejszy. Jak właśnie polowanie na te skrzynie i tym podobne rzeczy. O,
Nawet mi nie dzwoniła, jednak jest kartka. Posąg Kelpie. Posąg ten przedstawia Kelpie, zmiennokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia. Największy Kelpie, jakiego kiedykolwiek odnotowano, to potwór z Loch Ness w Szkocji. Okej. Okej, czyli potwór z Loch Ness istnieje według świata właśnie tutaj, czardziejskiego. To nas zaprowadzi swoją drogą, gdzie teraz, tak? Bo nie ukrywam, trochę się gubię w tym. Pogwarcie, ale dobra, mamy klucza. I przypadkowo... znalazłem klucza, którego i tak szukałem. A jeszcze stronę. W dzienniku kolejnym. Świetnie. Takie przypadkowe zbieranie rzeczy, to mi pasuje. Nawet bardzo, uwaga, klucz zaraz będzie stroną pewnie. A może nie będzie? Ciężko mi stwierdzić. Dobra, strunie. Świetnie. 9 moneta zdobyta. Jeszcze tylko. I wyłącznie 7 pozostało. Chociaż... nie wiem, czy... szczerze mówiąc, nie wiem, czy to dobrze, że zostało 7, czy... czy nie. To nie jest aż taka wielka ilość z drugiej. No może być trochę kiepsko. Z tym, że kończą mi się delikatnie mówiąc pomysł, gdzie co może być. Mówię dlatego, że Hogwarts wydaje się być co najmniej trochę obszerny. A rzeczy pokroju Revelio. Rozumiem na okej rzeczy, ale... nadal nie uważam ich za najlepsze. No sobie tego, czy można być okropnym uczniem przeciąć. Nie, nie można, szkoda. Wiem, że zepsuję sobie żyrandola i będzie fajnie, ale niestety. Cna. Tutaj chyba więcej rzeczy nie znajdziemy. Poza tym, że mi tu... o, jest, jest, widziałem kartkę. Gdzieś tutaj to było. Ale oczywiście mnie nie złapie, jak nie stonę idealnie 5 mm od tego. Okej. Okay. A okej, okay. Mamy przynajmniej kolejną kartę do kolekcji. Portret Sir Cadogana. Sir Cadogan podobno przyjaźnił się z samym Merlinem i jako taki został zaprzysiężonym rycerzem Okrągłego Stołu. Choć tak naprawdę znany jest tylko w świecie czardziejów. Zasłynął z pokonania wiwerny z WE. A teraz spędza dni wyzywając uczniów na pojedynek. Okej. Okay. Revelio mi nie wykrywa tu innych rzeczy, więc świetnie. Cóż, w takim wypadku nie pozostaje mi chyba nic innego jak iść dalej w głębiny fundamentów szkoły. Poszukiwaniu czegoś. Trafiłem tutaj. Ja bym się spodziewał. Wygląda to, że naprawdę słabo kojarzę Hogwarts, co, gdzie, jak leży i po co. Jesteśmy dosłownie tuż przy pracowni eliksirów. Abym nie skojarzył po prostu powiązania tego wszystkiego. No dobra, w takim wypadku, żeby nie marnować ani sobie, ani wam czasu. Poszukam tylko, gdzie mi tutaj jeszcze dzwoni Revelio i zaraz zajmiemy się czymś ciekawszym. Okej, no szukam tego Revelio. Szukam, dzwoni mi. Ni cholernie nie mam pomysłu, gdzie może tak dzwonić do końca, więc... a proszę. Okej. Co zrobiłem? A, dobra, naprawione. Mamy to. Muszę otworzyć to na drugim ekranie, bo to jest świetne. Przyda się na pewno. Więc nie będę teraz nic z tym miał podglądu na nagrania. Mam nadzieję w takim razie, tylko że się nie zepsuło. Dobra, nie zepsuło się, będę mógł patrzeć. Mamy to. Więc tak, wąż plus 2 coś, T14. Okej, więc 1, 0, 2 znaki zapytania, dałem 4. 2 znaki zapytania, wybacz, tego przeglądał w ten sposób, bo inaczej po prostu nie trafię. Chociaż pewnie mamy to w kieszeni. 3 to są wywerny, to jest 3 głowy smok. Nie, Wernet,
Czy mam też wewnętrzny skrytym, ale tak. Czy to jest trzygłowy smok? I przykład zobaczysz właśnie kartki mamy ze sobą w kieszeni. To byłoby ciekawe, gdybyśmy mieli. W sumie nie sprawdziłem, bo ostatecznie wydaje mi się, że może gdzieś jest. Krona, podręcznik nauki numerologii. Okej, okay, dobra, jest. Czyli trzygłowy smok. Na dole, na dwóch znakach zapytania. A na górze musi wyjść 9. I mam tak. Mamy. A 5. Brakuje nam w takim razie 4. 4, no nie jestem pewien. Zanim się nauczy tych symboli, trochę to potrwa, więc będziemy często musieli tutaj zaglądać. 4 to jest. Dziwna sowa. Okej, okay, czyli 4 to będzie dziwna sowa. Ustawimy tutaj dziwną sowę. I. Działa. Mamy co. Umiem zagadki z drzwiami. Nawet nie wiecie, jak mi to cieszy. W końcu mogę robić te dziwne zagadki z drzwiami. Więc tak, chyba wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Zagadki z drzwiami. I wiem, czy będziemy się zajmować. Rozwiązywaniem tych głupich zagadek z drzwiami. Tam. Może nie tyle co głupich, co takich, które mi męczyły bardzo długie. Ale tak, klasa numerologii. W tej klasie uczniowie, w teorii, uczą się magicznych właściwości liczb i numerologii. Chociaż wielu decyduje się zamiast tego spędzać te godziny na liczeniu na bali, zapierając przy tym na swoich ławkach. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Full focus. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Zacznijmy od górnego, czyli tego z jednym znakiem zapytania. Jaszczur, pająk z dłoni, znak zapytania musi dać 15. Tak, wiem, że dziwnie to nazywam, ale to musicie przywyknąć do takich rzeczy. Jaszczur, pająk z dłoni, 15. Jaszczur to jest 6, pająk z dłoni daje 5, czyli 11. Ma być 15, czyli brakuje 4. Dziwna sowa. Okej, okay, jeden to będzie dziwna sowa. A tutaj ma być 18, mamy 13. Tego stworka chyba był czwórko? Nie, nie, dziwna sowa to była czwórka. Ja nie jestem pewien, ale tak, mamy 13, ten stwór i dwa znaki zapytania ma być 18. Ja to jest w tej zakładce, przynajmniej dobrze pamiętać. On jest 0, okej, okay, czyli mam 13, mam być 18. Pająk z dłoni, okej. Okay. Pająk z dłoni, jak ja go nazywam. I to powinno otworzyć nam wszystko. Dziękuję. A, podoba mi się, fajne. Ale przynajmniej też okazuje się, że... Pał, znaleźliśmy krzewy. Że osoba, która mi mówiła spokojnie, jeszcze w swoim czasie to znajdziesz. Miała rację. I to nawet jak najbardziej. No dobra. Drzwi już te wypełnione też, żeby tylko jak najszybciej to otworzyć. Ja ci mówię, zaszczędzi wam trochę czasu. Zbieramy kolejne znajdźki. I no, udało się. W takim wypadku super. Mamy to za sobą. I pora iść w inne miejsce, szukać kolejnych drzwi tego typu. Póki jeszcze jest czas antenowo-odcinkowy. Chociaż zanim to widzę, że tutaj są jakieś skrzynie nieruszone jeszcze przeze mnie. Więc tak, trzeba je oczywiście ruszyć czym prędzej, żeby potem nikt nie zapomnieć. I dobra. Teraz, żeby to było szybko, pamiętam, gdzie będzie jedno, a to będzie właśnie w aneks biblioteki. Do klasy eliksirów, bo tak będzie najszybciej, a wiem przynajmniej, gdzie to będzie. I tak, tu też właśnie będziemy jedno przejście. A resztę, no jak znajdziemy, to znajdziemy. Jak nie znajdziemy, to będę szukał dłużej, żeby to znaleźć. Za dużo już nie osiągniemy, przez co... Ile czasu poświęciłem na jakieś inne głupoty? No ale tak, przynajmniej zobaczymy, co tutaj trzeba. Tak, ja już to zaraz wypełnię. Przy czym mamy 11. Tego stwora, to on nie jest na pewno jakąś liczbą. Dać 21, a daj mu pęka z ręki, czyli 5 i hydrę, czyli 3. Co daje nam razem
Wow, jakie są dzisiaj tempy. 8 musi być 17, dobra, czyli 9 i tam zobaczymy, co musi być do 21. Zaraz to znajdę, wypełnię i otworzymy. No dobra, jedynką okazał się tam, czyli na jednym z nakazowania okazał się pająk, tutaj musimy 9 hydra ustawić. I biegniemy. Powinno to już otworzyć przejście kolejne. Więc... to źle ustawiłem? A. Tak, źle ustawiłem, bo tutaj jest 9, a nie 3. Złą hydrę zauważyłem. Co jest 9,5 daje to łącznie... 14. Czyli potrzebujemy trójki, czyli jednak 3 głową hydry muszę ustawić. Jestem jełopem. Nie zauważyłem, że ta hydra miała więcej niż 3 głowy. No, od razu lepiej. Od razu lepiej, to już powinno być dobra. My, fajna sprawa, że też dosyć szybko zaczynam już łapać, który symbol był który. Ale dobra, udało się. Rewelio nic nie zdradza. Otwieramy, dostajemy tu jakieś śmieci i tak. Czy było tutaj coś jeszcze takiego innego do otworzenia, czy nie? Nie jestem pewien, dlatego też lepiej pójść sprawdzić. I chyba nie. No cóż, w takim wypadku ja chyba jeszcze poszukam jakichś takich przejść. Jakie znajdę i potwierdzę, to pokażę wam, które. No i spotkamy się po prostu na miejscu. Okej, nie znalazłem więcej takich, ale jesteśmy w jakimś miejscu, w którym chyba jeszcze nie byłem. Sądząc po tym, że jest tutaj ta skrzynka i strona latająca. A jeśli chodzi o samą też skrzynkę, to... No. Klucza już widzę, więc tak. Po prostu idź kluczu do tej do szafy czy skrzynki, jak zwał. No i tak. Po prostu zamkniemy cię tam. Zobaczymy, co dalej. Przykład też widzę jakiegoś połączniaka, to od razu odbiorę. Zobaczymy, nie? I dobra. Pozostało już tylko 6. Więc świetna sprawa. Powoli do przodu. Okej, i swojego... It's me, Gareth. Do you have a moment? Okay, Gareth, ty coś chcesz? Are you calling me, Gareth? I was hoping you might want to redeem yourself for not having brought me that fupa feather and potions. You see, I have an idea for a fizzing, wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Nie powinien się uczyć, albo... Okej, okay, tym razem będę milszy, bo... I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So... I suspect the key ingredient in fizzing wisbies is dried billywigs things. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was okay. Hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywigs things for me. Okay. Nie jestem pewien, o co chodzi z tym w tej grze. I to mówię szczerze, nie kojarzę takich, takiego określenia, ale dobra. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeydukes? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say. Na trzecim pierwszym jest. Okay. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Okay. Dobra. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. Proszę. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Proszę. To wszystko było tutaj. Ja naprawdę jestem jakiś taki nieogarnięty, jeśli chodzi o to, gdzie co się znajduje. Ale dobra, przy okazji mam kolejne drzwi, które wymagają od nas dwóch par. Ale tak, ten jest dwójką. Musi być 6, więc to będzie proste. Tego potrzebujemy, bo on reprezentuje 0. Większym wyzwaniem... A chciałem powiedzieć, że większym wyzwaniem będzie znalezienie drugiego. Ale tak, jednak to nie będzie problemem. Ile potrzebujemy? Mamy 6, potrzebujemy 11, ok. Czyli pająk z ręki, jak ja go nazywam. Łatwe będzie do ogarnięcia. Świetnie. Okej.
Nie, nie. Tak, to ty. Dobrze. I Revelio, którym tam świszczy, co świszczy gdzieś bliżej właśnie tego miejsca, do którego i tak idziemy. Więc no, zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę, tym razem się nie pomyliłem. Okej, okay, to nie to. Gdziekolwiek ono świszczy, to raczej tego teraz znajdę. A jeśli chodzi o sam posąg jednoki i czarownicy, to tutaj jest. Na szczęście nie muszę go kojarzyć jakoś bardzo, ale okej. Okay. Ale jej, mamy sekretne przejście. Jej. No to idziemy. To są z Revelio najczęściej, jak się da. Wygląda na zepsutą. Tak, kto by się spodziewał, że reparo się przyda w takich sytuacjach. Ale co mi się stało z tym, gdybym tam spadł? Tak czy inaczej, dobrze, że pamiętam o takich podstawowych działaniach. Okej, chyba zadziałało, ale zanim coś, to oczywiście tutaj trzeba. Revelio więcej nie pokazuje. Tak, wiem, że powinniśmy to skończyć, ale... Powiedzmy, że najpierw chcę się tylko udać wykonać tego poboczniaka. Jak już to zrobimy, to tak. Na tym skończę odcinek. W następnym w sumie nie wiem co. Może pójdziemy już z Sebastianem, może jakieś inne głupoty wymyślę. A może, nie wiem. Po prostu polujemy na gobliny czy coś. Jeszcze zobaczę, ale tak, póki co bierzemy tutaj te sok z chrobotka, czyli grzyby. A to wszystko co rozumiem, to prędzej to sok z tych grzybów. Sok grzybowy. Piechota po prostu. Dobra, widzę tu jakieś inne rzeczy. Pańczyny. Da się je przeciąć? Czy... Chyba? Nie, nie przetnę ich. Trzeba je spalić. To jest trochę takie dziwne, jak na mój gust, ale okej. Okay. Skoro tego chcą, to niech tak będzie. I teraz tak, tutaj, co z tym mam zrobić w sumie? Okej, okay, dobra, w ten sposób. Można było się spodziewać, co o tym będzie chodziło. Ale zanim coś, to właśnie jeszcze Revelio tutaj, bo widziałem właśnie skrzynkę. Okej, okay. Legendarny, niezidentyfikowany przedmiot na głowę. Nie wiem, jakim cudem... I tutaj ten jełop uważał, że jest uwięziony. To jest bardzo proste, żeby to ogarnąć, ja sam... No, ponoć jest bardzo bystry. Okej. Okej, nie latająca ropucha. Jedna ropucha. Musi znosić takie czarowanie w nią. Ale dobra. A teraz tak poważnie, to... Oczywiście, że tak. Więc biegniemy, skoczymy. Super. Okej, trzeba będzie zrobić to samo? Chyba? Tylko najpierw nie wiem, czy... Nie, tutaj nie trzeba incendio, tutaj trzeba reparo po prostu. Właśnie... Nie byłem pewien, który z tych dwóch czarów jest najpotrzebny, czy to jest właśnie jakieś, powiedzmy... Napełnione tymi... planczami, czy tylko i wyłącznie właśnie zepsute. Ale dobra, udało się, szybko idziemy. Idziemy dalej z moim ulubionym Revelio. Tutaj incendio, oczywiście, bo Findo, czy jak się to nazywa, no nie zadziała. Chociaż moim zdaniem powinno. Jezu, taka długa ta animacja. No ale dziękuję, w końcu. Tak, reparo. Lewioso. Ktoś blokuje tę platformę. Okej, okay, tylko... Tylko z tym nic nie mogę zrobić. A nie, mogę. Dobra. To co, coś jest zepsute? Okej, dobra, fajnie, ale... Ktoś mi naprawdę powie, co ja z tym mam zrobić? A, okej... Okay. Sprytne, fajne.
Chociaż trochę z tej perspektywy ciężko przynajmniej mi było to zauważyć do końca, o co chodzi. No dobra. Dobra. Jesteśmy już prawie na miejscu. Prawie na miejscu, bo oczywiście nie wiadomo, co jeszcze nas tu będzie więcej czekało, to jest pierwsza sprawa, druga. Zanim będę wychodził tam, czy coś, co muszę, to podkreślam, muszę po prostu jeszcze sprawdzać właśnie takie znajdźki. Tak, jest banalnie proste, jak dla mnie. Something smells sweet. Must be close to honeydukes. Jeszcze mogę tutaj zabierać różne rzeczy. I tak, no. Okej. Miodowe Królestwo. Jesteśmy. Aby tylko nie było konsekwencji za to, że się zgodziłem pomóc. No, ale z drugiej strony chcę być pomocny dla moich kumpli tak długo, jak mnie to niepokoi w kłopoty takie, w szczególności z nauczycielami. I can smell the chocolate. Now, how would I find the dried billywig stings for Gareth? Okej. Zasobnie jeszcze byłoby coś takiego zrobić. Żeby potem nie było takiego dziwnego, że czemu łaziłeś tutaj w sumie bez niewidzialności czy coś? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Dobra. Udało się i co ciekawe, mogę tu jeszcze wleść. Jak gdyby nigdy nic, jeszcze sobie tutaj pozbierać jakieś rzeczy. Przecież wydaje mi się, że to już zbierałem. Ale dobra. Nie, nie rzucaj te pulso. Jakby nigdy nic idziemy. Częstujemy się różnymi rzeczami. A no tak, znowu to. Przez przypadek użyłem, ale okej. I cóż. Najszybciej będzie się teleportnąć z powrotem. Tutaj. Na szczęście to nie jest daleko, więc lada moment to właśnie zaliczymy, wykończymy i na tym będziemy kończyć odcinka. A w następnym, jak mówię, nie wiem, co jeszcze będziemy robić, ale coś na pewno zrobimy. Nie, takie głupie gadanie z mojej strony, no ale wiecie, o co chodzi. Po prostu sam nie wiem, co ja będę robił, na co będę miał wenę, ochotę. Na co nie będę miał weny, ochoty. Ale jedyne, co mogę wam zagwarantować, to to, że na pewno kolejny odcinek będzie już jutro. No, bardzo dużo mi się chce grać tego Hogwarta. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible! Co jest za problem? Proszę. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started! Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Okej. Okay. Pewnie coś się źle skończy, ale okej. Okay. Ukończone zadanie. Dostaliśmy jakieś tam nową kolekcję. Misja poboczna zrobione. I tak jak mówiłem, na tym będziemy kończyć. Jedyne tylko moje zastrzeżenie. Do tego to, że zobaczyłem tutaj te drzwi, więc... No, to nie jestem w stanie się oprzeć drzwiom. I jeszcze klucz, no. Nie, dobra. Na spokojnie, gwiazdny kluczu. To już będzie w kolejnym odcinku, no więc tak. Trzymajcie się i hej.